Jacek Grudzień, dzień dobry, witam Państwa. Zbierz grupę znajomych i zmierz się z Łodzią i potem hasło Łódź bój. To hasło dziś rzucili do wszystkich Łodzian, uczniów, ale nie tylko uczniów, także młodzi twórcy gry, która miejmy nadzieję Łodzią zawładnie, współtwórcy tej gry, Patrycja Wojtaszczyk, witam serdecznie. I Wojsław Radojcic, dzień dobry. Witam serdecznie. Łódź bój, zastanawialiśmy się tuż przed rozpoczęciem rozmowy, jak to czytać, rzeczywiście spotkanie zwaśnionych grup kibiców, czy może rzeczywiście dyscyplinę sportu, w której najważniejsza będzie Łódź, czy może jeszcze jakoś inaczej? No, chyba ta druga wersja bardziej, tak jak dziesięciobój, to będzie łódźbój, to będzie zmierzenie się z miastem, zmierzenie się ze swoją umiejętnością rozpoznawania miasta. W sumie z wiedzą o Łodzi i o mieście, w którym mieszkamy. Ta gra będzie polegała przede wszystkim na tym, że Łodzi się uczyć, czy to będzie sprawdzian wiedzy dla tych, którzy już Łodzią się interesują? Będziemy raczej nastawiać się na to, żeby Łodzi się uczyć w taki atrakcyjny sposób. Sam zamysł rozgrywki to wspomożenie, czy nowa wersja, czy nowa metoda na edukację regionalną, która niestety w szkołach jest troszeczkę po macoszemu traktowana. Zdajemy sobie sprawę, że ten zasób wiedzy o Łodzi poza pasjonatami może być nie tak wysoki, jakbyśmy sobie życzyli. Dlatego warunkiem do wejścia do łódźboju jest chęć i zaangażowanie. Myślę, że w trakcie realizacji zadań będziemy wspólnie i organizatorzy, i uczestnicy uczyć się miasta. I na tym polega cała zabawa. I dlatego stosujecie mały podstęp, tak? Bo niektórzy mówią, uczniowie są leniwi. Jeśli są zadania edukacyjne, to wtedy stają się leniwi, może tak? Ale jeśli mogą pobawić się internetem albo telefonem komórkowym, no to wtedy wszystko staje się ciekawe, tak? Na tym polega haczyk, żeby zachęcić uczniów tak, do tej gry? Tak, na tym polega haczyk. Na tym, żeby używać metod, które są interesujące dla młodzieży. Przyjazne młodzieży, znane młodzieży. Chodzi o to, żeby nie stosować tylko takiej, znaczy nie tylko wiedzy książkowej, ale takich technik szkolnych, tylko żeby wyjść trochę poza tą szkołę, żeby wyciągnąć ludzi, młodzież ze szkoły i wprowadzić w tą tkankę miejską, która jest niezwykle interesująca. Tak, i to możemy Was jako twórców pochwalić. Nagroda za innowacyjność spośród 620 projektów, ten zajął drugie miejsce i dofinansowanie, dlatego Łódź Bój startuje, tak? Tak, zostaliśmy przez Fundację Orange wybrani spośród zgłoszonych projektów, no właśnie jako druga propozycja i nawet jeżeli ktoś szuka informacji o tym, skąd pieniądze, to proponuję poszukać strony Akademii Orange i między innymi to edukacja regionalna za pomocą nowych technologii jako pewien pomysł na dotarcie do młodzieży. Tak będzie wyglądała strona internetowa, tak? Tak to będzie graficznie wyglądało? Tak też będzie wyglądał zwiastun, który już mamy gotowy i mam nadzieję, że niedługo będzie można go także w internecie odnaleźć, zachęcający do udziału w grze. Tak, tak, patrzę te kreseczki w kosmos, między innymi EC1 będzie leciało, beczki Gromana, tak jak patrzę na te rzeczy, będzie gra, zabawa budynkami? Będzie to zabawa budynkami, te budynki ze sobą walczą na naszym filmie. To znaczy jak walczą? Strzelają do siebie? Strzelają bo to do będzie siebie, rzeczywiście innymi, jak tak. PlayStation, to powiedzcie, jak sobie wyobrazić, jeśli będę chciał być uczestnikiem łódźboju, to w czym będę brał udział? Czy będę siedział w domu przed komputerem, czy będę zwiedzał miasto, czy to jakoś będzie połączone? Zadania będą bardzo różne. Tak naprawdę będą związane i z korzystaniem z internetu poprzez platformę, którą będzie portal internetowy, jak również będą zadania, których realizacja będzie się odbywać w grupach. Po prostu będziemy się zbierać w określonych miejscach i tam realizować zadania. Drugim rodzajem właśnie tych zadań, o których wspomniałem na początku, to są właśnie zadania realizowane przez internet, o których informacje będziemy dostawać ze strony internetowej, bądź przez w inny sposób, metodą dosyć taką interaktywną, nowoczesną i będziemy, znaczy uczestnicy będą wybierać zadania. Będą mogli wybrać różne taktykę, różną strategię związaną ze zdobywaniem punktów, realizacją zadań trudniejszych, prostszych, wymagających więcej zaangażowania bądź mniej i na tej zasadzie będą zdobywać punkty, które potem będą liczyć się do klasyfikacji. Te zadania, o których mówiłem, te internetowe, oczywiście nie będą się odbywać tylko przed komputerem również, a w zasadzie głównie będą odbywać się w mieście, będą polegać na przykład przykładowo, będą polegać na
znalezieniu pewnych miejsc, jakichś szczególnych budynków, sfotografować, dowiedzieć się o nim czegoś. A także łódzkie legendy na przykład, tak? Do nich odpowiadając na pytanie, będzie trzeba trochę posiedzieć przed komputerem, żeby dowiedzieć się, co właściwie należy znaleźć w mieście, a potem przejść się po Łodzi i poszukać informacji. To będzie adresowane, mówiliśmy, do młodszych, starszych. Każdy będzie mógł brać w tym udział, bo zbierzcie grupę, też czytamy w ulotce kilku osób. Czy to może być grupa 40-latków, czy to mają być gimnazjaliści, czy może studenci? Naszym głównym adresatem są uczniowie, ale to nie jest zamknięta formuła. Także jeżeli zbierze się grupa w różnym wieku, od 2 do 5 osób chętna do udziału, to może się zarejestrować i wziąć udział w grze. I mogą rywalizować, tak? Bo mogą rywalizować, tak, bo grupy rywalizują między sobą, ale z drugiej strony trzeba mieć grupę, aby wykonać zadania. Nie da się tej gry przejść samemu. Łatwiej będzie tym, którzy poznali fotokody, które są na willach i pałacach łódzkich, tak? Bo też będą, po to będą potrzebne też telefony, tak? Będą potrzebne także po to, aby skorzystać chociażby z Bluetootha, bo też część informacji będziemy się z naszymi uczestnikami porozumiewać chociażby za pomocą takiej mobilnej technologii. Fotokody, tak. Fotokody to jest też jedna z metod na zarejestrowanie się do gry. Można z ulotki, tutaj na jej odwrocie jest już pierwszy fotokod, pod którym zgłaszamy się, żeby wejść do gry. Rozpoczynacie pracę z nauczycielami już, tak? Czy przygotowujecie ich do tego? Bo to też o to chodzi, żeby stworzyć rywalizację szkół na przykład. To było idealne, tak jakby mistrzostwa Łodzi wszystkich szkół średnich na przykład. Konsultacje, które prowadzimy z nauczycielami, mają nie tylko charakter promocyjny, ale również chcemy jak najwięcej od nauczycieli się dowiedzieć, czego brakuje w edukacji regionalnej w szkole, żeby ta nasza gra w jak największym stopniu zaspokajała potrzeby edukacji regionalnej prowadzonej w szkole, ponieważ gra ma być uzupełnieniem, takim dodatkiem, który właśnie tą edukację regionalną tak jak gdyby uatrakcyjni. A poza tym też nie chcemy, żeby zakończyło się na jednej edycji Łódź Boju, bo pomysł na projekt jest taki, aby samo sprawdzenie, na ile nasze pomysły, nasze zadania są atrakcyjne dla uczestników, opisać potem w broszurze dla nauczycieli, tak żeby mogli samodzielnie, korzystając z tych samych technologii, układać własne scenariusze dla swoich uczniów, w zależności od tego, jakie tematy, jaka historia ich najbardziej interesuje, będą mogli dobierać sobie takie materiały. I korzystając też z tej platformy, która później będzie udostępniona na zasadzie Creative Commons do wolnego użytku, każdy nauczyciel będzie mógł sam przeprowadzić grę dla swoich uczniów. To jest wasze marzenie, żeby gra stała się początkiem prawdziwego podręcznika do edukacji regionalnej, jaki będzie w szkołach średnich, którego nie ma? Znaczy podręczników jest troszeczkę o edukacji regionalnej, ale one nie korzystają z nowoczesnych technologii. To nie jest metoda na dotarcie z wiedzą do ucznia. I myślę, że żeby być naprawdę skutecznym, trzeba zacząć z tych technologii korzystać. Chcemy pomóc tym nauczycielom, którzy może też nie do końca się orientują w tym, jak można taką technologię zastosować do edukacji regionalnej. Start gry kiedy? Kwiecień, maj? Kwiecień. Można się już od początku kwietnia rejestrować. Topografia.pl, tak? Topografia.pl, tak. I dodam, że do gry można wejść na każdym jej etapie, ale największe szanse na wygranie mają ci, którzy będą uczestniczyć od samego początku. I tak jak wspomnieliśmy wcześniej, po 2 do 5 osób w zespole, które się rejestruje do gry. Warto się już uczyć o Łodzi. Jeszcze nie teraz, za kilkanaście dni. Topografia.pl, tę stronę warto zapamiętać. Łódź Bój, bo będą nagrody i to wcale nie małe, ale to już pozostawmy też tajemnicą. Niech zainteresowani szukają. Na pewno szukają. Też będą inne niż zazwyczaj są, tak, w takich konkursach. Chcieliśmy, żeby nagroda była dość nietuzinkowa i mam nadzieję, że taką właśnie. To pozostawiamy w tajemnicy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w grze Łódź Bój. Dziękuję bardzo Państwu za wizytę w studiu, Państwu za obejrzenie rozmowy. Do zobaczenia.